Hello, witajcie z widzowie. Ja jestem Michał Wolfram i witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Przepraszam Was, że w żadnym z tych dotychczasowych odcinków, ani nawet w tym, nie było ścieżki dźwiękowej z gry, to znaczy odgłosów i tak dalej. Nie ma tego z kilku powodów, jednych bardziej technicznych, innych mniej technicznych. Pierwszy powód nietechniczny to jest taki, że często używam komputera w różnych miejscach i nie chciałbym, żeby na przykład przez nieuwagę, że w poprzednim dniu grałem, w następnym dniu będę gdzieś indziej, inni użytkownicy usłyszeli na przykład dźwięki z menu klocków bądź odgłosy jakichś mobków. Natomiast inne powody to są na przykład takie, że program, w którym nagrywam, czyli OBS, ma jeszcze... Nie wiem, jak go przystosować do tego, żeby zbierał głos z systemu operacyjnego, a nie tylko z mojego mikrofonu. Generalnie w komputerach Apple trzeba to dodatkowo skonfigurować. Zresztą w Windowsie jest podobnie, co prawda mamy mix stereo, ale w Linuxach i w Macu jest troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o nagrywanie głosu z no po prostu z systemu operacyjnego czy z innych programów. Dobra, czas zrobić siekiera. Tylko to wezmę 13 łopatek, czy tam 12 to troszeczkę za dużo byłoby. Okej. I dobrze. Wyjdziemy sobie na zewnątrz. Piękny dzień mamy w krainie klocków. I dzisiaj myślę, żeby troszeczkę jeszcze posinać drzewa, zobaczyć jak tamte, które posadziłem ostatnio, mi wyrosły. A przy okazji coś tam pomodyfikować w moim domku, żeby wyglądał odrobinkę lepiej. Przepraszam Was jeszcze za to, że podczas ostatnich odcinków mój mikrofon troszeczkę był zaszumiony, w ogóle ścieżka dźwiękowa. Mam nadzieję, że teraz będzie odrobinkę lepiej, ponieważ nagrywam z zestawu słuchawkowego po iPhone'ie, a przedtem nagrywałem po prostu z mikrofonu wbudowanego w komputer, co nie zawsze mogło być najlepszym rozwiązaniem. W tej chwili komputer aż nie pracuje tak głośno, ale powoli jak słyszę się rozkręca, powoli, nie jest aż takie teraz drastyczne, ale słyszę, że się rozkręca. To jest normalne w przypadku komputerów przenośnych. Niemniej możecie jeszcze, nie wiem czy to słyszycie czy nie, słyszeć w tle mój serwer, no, tak naprawdę komputer, którego dotychczas używałem, którego używałem w 2013, którego używałem mniej więcej aż do 2015 Creepera. Creepery są bardzo sympatyczne. Jedne bardziej, inne mniej. Przeproszę Cię, Creeperze, użyjecie do zdetonowania owcy. A nie, jednak wybuch. Ostatnio było tak, że Creeper nie wybuchł mi gdzieś, jak byłem chyba też podczas nagrywania odcinka, ale nie wiem, czy to podczas odcinka, czy nie do końca. Ale jakoś ostatnio widziałem Creepera i nie wybuchł, więc pomyślałem, że serwer przybrał jakieś automatyczne ustawienia, które zapobiegłyby wybuchaniu Creeperów, nie wiem. Widocznie jednak się myliłem, a być może to przez to, że na przykład eksplodował w moim domku, gdzie były skrzynki zabezpieczone pluginem, który blokuje niszczenie skrzynek przez użytkowników, nie wiem czy też przez Creepery, czy nie, ale może tak być, że ten plugin też blokuje niszczenie skrzynek wskutek wybuchu creeperów. Nie sprawdzałem jeszcze, czy działa mapka serwerowa, ale powinna działać na adresie old.wtc.lv2.8123. To jest domyślny adres bin mapy, tam jeszcze nic nie zmieniałem. W przyszłości będzie to trochę bardziej zaawansowane, natomiast w tej chwili ten serwer odpaliłem tylko po to, żeby zobaczyć, że działa. Jeżeli działa po prostu, to niech działa. Tak po prostu zostawiłem go. No, dla relaksu, dla zabawy, żebyśmy sobie mogli tam w kilku kumpli z WTC pograć. Jak poradnia? No, powoli się robi zmierzch. Zetnę jeszcze kilka drzewek i zobaczymy, jak z tymi drzewkami będzie. W sensie, jak z zachodem słońca będzie, czy już będę musiał wracać do domu, czy nie do końca. Myślę, że powoli będę musiał się brać. No tak. Okej. Okay. To myślę, żeby dla odmiany trochę tam upichcić
i pójść do kopalni, troszeczkę pokopać, może poobrabiać te moje pomieszczenia, które tam zrobiłem. Zadzwonię, opowiem o pomieszczeniach, jak tylko dotrę do domku. Nie, króliczka zabijać, ja mam ochoty. I tak z niego nie ma za dużo pysznego mięska. A co, został jeszcze jeden klocek drzewa? Coś mówi, że tak. Okej, weźmiemy go też. Ten klocek niech nam się też przyda. Siekierka potrzebujemy. Dobra. Tu się pojedzie do wazy? Tak, zawsze miałem z tym problem. Jak wejść do bazy, kiedy jest ciemno. Podobrze sobie jasność monitora. Tutaj nie, na pewno to jest troszkę dalej. Tutaj. Tutaj? Tak, tutaj. Okej. Okay. W przyszłości będę nagrywał odcinki za pomocą Yetiego. W tej chwili odcinki nagrywam, w sensie głos odcinków nagrywam za pomocą mikrofonu w słuchawkach. Ale to też tak wyszło na spontanie, że wymyśliłem sobie, że wbiję na klocki i pokażę wam, jak tam sobie pracuję. To jest taka specjalna lampka, która ma za zadanie pokazywać mi, czy jest noc. I ona się świeci, o ile się nie mylę, jak jest dzień, a nie świeci się, jak jest noc. Natomiast wystąpił z tym problem, a wam pokażę dlaczego. Ponieważ generalnie ta lampka bazowała na tym, że tutaj był gdzieś czujnik. A nie wiem, czy ktoś go mi nie wziął, czy wskutek update'u Minecrafta, w sensie wersji serwera, po prostu ten czujnik nie zniknął wskutek jakiejś tam podmiany ID, czy innych tam ruchów Mojangu. I dobra, pokażę wam jeszcze tutaj, tak chodzę tutaj bez przerwy w górę i w dół, a niewiele wam powiedziałem odnośnie tego mojego lokum. Powiedziałem wam wcześniej, że generalnie w tym całym lokum chodzi o to, że zrobiłem taką kopalnię, zrobiłem taki szyb tutaj w dół. Wam pokażę, troszkę ten szyb jest długi, w tej chwili nie widać tego, jaki jest długi, zaraz skoczymy i wam pokażę. Natomiast zrobiłem tutaj taki szyb, żeby wkopać jak gdyby na samo dno świata, ponieważ tam jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia droższych, cenniejszych surowców, typu na przykład żelazo, czy tam diamenty. Diamentów już trochę mam, tutaj 10, to jeszcze z poprzedniej edycji, ale po upgrade'ie świata wszystko się zachowało. Niemniej zrobiłem właśnie tak, że przekopałem się na sam dół, żeby trochę pokopać tych cenniejszych surowców, dzięki czemu je zdobyłem. Tutaj jest jeszcze inna jakaś trasa. To jeszcze moja poprzednia kopalnia, o ile się nie mylę. Kilka pięter w dół jeszcze jest połączenie, które ma mnie doprowadzić do Deutscha. I tutaj się schodziło w dół. Generalnie zrobię tutaj taką jedną właśnie tą trasę starszego typu. A tak to kopałem tutaj w dół. Jeżeli znalazłem jakieś surowce, to je wykopywałem i potem je zastępowałem. A czasami zostawiam po prostu puste dziury. Czasami zastępowałem stone'em w późniejszych czasach, ale jeszcze tutaj widzicie, że część rzeczy jest rozkopanych. Potem nawet nie wykopywałem węgla, co jest według mnie obecnie nie najlepszym zagraniem. Schodzimy sobie w dół. Co tam jest, żelazo? Nie. Po prostu światło się odbija z okna, które stoi za moim blatem. Ok. Tu jest dół szybu. Tutaj jest woda, która ma mnie amortyzować, jak spadnę, żeby mi się nic nie stało. Nie wiem, czy nawet nie jest woda podwójna. Nie wiem. Nie pamiętam, jak to robię. Tutaj jest tunel, który ma mnie połączyć z Deutschem. Deutsch tutaj już wykopał dosyć długą, długą trasę w tym tunelu. Ja wymyśliłem, że będę zbierał praktycznie wszystkie rudy, które tutaj znajdę. A co to jest? A tam jest portal z kolei. Portal Nowa Ostrołęka. Tędy po prostu dosyć długo sobie kopałem. To jeszcze jak był z nami Bartek Nowak wraz z dziewczyną i gadaliśmy sobie po prostu na TeamSpeaku wszyscy. No ja sobie tutaj tak kopałem. Wiem, trochę bezużyteczne zajęcie, ale dla odmurzenia idealne.
Trochę lat tutaj jeszcze zostało. Może gdzieś tam pod lawą są diamenty, nie wiem. Pewnie sobie coś zjem, bo za chwilę mnie głód wykończy, nie będę mógł biegać. Już w tej chwili nie mogę biegać, a za chwilę mnie zacznie zabijać. Generalnie ten tunel jest taki, że po prostu no, idzie się, idzie, idzie, idzie. I on się tam kiedyś kończy, ale przeważnie on jest taki, że się tylko tak idzie dosyć monotonnie w jedną stronę. Jeżeli zejdziemy w dół, tutaj zacząłem budować coś większego. Chyba to już był las. Po co mi las pod ziemią? Las pod ziemią jest mi po to, żebym nie musiał wychodzić na zewnątrz, jak jest noc, a co za tym stoi, żebym nie musiał się mierzyć z potworkami, które tam gdzieś się pojawiają. Nie ma windy w drugą stronę, bo w tej wersji Minecrafta jest to raczej ciężkie do zrobienia. Może, jeżeli tam będziecie chcieli i poprosicie mnie, to dorobię windę jakąś taką, nie wiem, czy pistonową, czy z drzwiczek tych takich jakby podłogowych. Ale jest kilka sposobów na zrobienie fajnej windy podobno. Nawet jakaś winda podobno na tym bloku skaczącym snajmowym. Tak, tu jest starsza kopalnia. Dlaczego zrobiłem las pod ziemią? Dlaczego teraz chcę robić las? Dlatego chcę robić las, ponieważ wcześniej, na poprzedniej edycji klocków jeszcze, też miałem las pod ziemią. Niemniej wskutek tego, że jeden z graczy oszukiwał za pomocą modów wykrywających diamenty, musieliśmy po prostu skasować mapę i stworzyć świat od nowa. Więc miałem tam tak samo jak teraz, że jest szyb, miałem tam las, który w tej chwili buduję, ale tam było troszeczkę lepiej, ponieważ kopiąc w dół, dokopałem się do kanionu. W poprzedniej edycji było tak, że tak samo wychodziłem sobie z takiego gdyby wejścia i tutaj się wchodziło do lasu, tutaj się wchodziło, ile się nie mylę, do zbrojowni, czyli do pomieszczenia, gdzie miałem bardzo dużo skrzynek i w tych skrzynkach było praktycznie wszystko. Tutaj jest fajna sprawa, ponieważ po odkopaniu tych dwóch klocków jest dostęp na świeże powietrze. Mogę sobie popatrzeć. Niemniej w tej chwili nie ma tutaj okien, nie ma tutaj nic postawionego jeszcze. Jakiś, bo myślałem, żeby tutaj zrobić sobie jakieś mieszkanko, jakąś sypialnię, coś tam, jakieś łóżka postawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I wtedy będę mógł sobie to całe wykopać, nadbudować coś, myślę, może nawet jakieś rusztowanie, na jakichś takich palach wysunię tą część domku. Też fajny pomysł. No i tutaj właśnie już zbliżamy się do tego szczytu. Szczyt specjalnie sobie wyłożyłem tymi kamieniami, żebym widział, że już jest koniec tego szybu. Tutaj coś może być tak samo. Sypialnia. Natomiast w którymś z tamtych wyjść miałem jeszcze na starym serwerze taką kolejkę, która bardzo fajnie działała. Długo zbieram surowce, żeby ją postawić, natomiast postawiłem ją i działała bardzo fajnie. W tej chwili nie potrzebuję kolejki, bo wystarczy mi po prostu skoczyć w głąb tego szybu i jestem już u dołu. Dobra. Chciałem się dzisiaj zająć również przetopieniem części kobla, jeżeli jeszcze nie jest przetopiony. Nie wiem, czy mam przetopionego kobla. Raczej nie mam przetopionego kobla. Fajnie by było tutaj zrobić po pierwsze podłogę z desek. A tutaj może jakieś cegły koblowe. Tutaj zrobić całe po prostu z normalnego stołu. Więc takie mogą być modernizacje mojej rezydencji, że tak powiem. I ogółem trochę rzeczy jest do zrobienia tutaj.
Jak coś zrobię, to nagram dla Was kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I cóż, życzę Wam spokojnego dnia i lepszego jutra. Trzymajcie się.